Dzień dobry panie i panowie, Paweł z tej strony, a tutaj obiecany materiał na temat tego, jak zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata w triatlonie. No, chyba się już nie da. Ten materiał miał być trochę inny, bo no, do listopada jeszcze było kilka startów, w których można się było zakwalifikować. No, wszystko to zostaje teraz odwołane, więc może się komuś uda na przyszły rok, w tym roku. Nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało. Odwołane jest kilka startów, 70.3. tutaj w Australii i w Azji. Co będzie dalej, zobaczymy, ale porozmawiać o tym możemy. Generalnie będę mówił na temat tego, jak się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata w Ironman i w pół Ironman, z tego względu, że od kilku lat jest to taka sama forma. Kwalifikacje wyglądają dokładnie tak samo. I praktycznie wyglądają tak samo dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Dlatego wszystkich sobie złapiemy za jednym zamachem. Kilka lat temu na Mistrzostwa Świata na Hawajach, żeby zakwalifikować się jako profesjonalista, trzeba było uzbierać sobie wystarczająco dużą ilość punktów. Punkty zdobywało się startując zarówno w połówce, jak i w pełnym Ironmanie. Na tej podstawie osoby, które nagromadziły najwięcej punktów, później szły, dostawały kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Miało to swoje plusy, miało to swoje minusy. Minusem było to, że można było się dużo ścigać i niekoniecznie być najlepszym, żeby się na tym Mistrzostwa Świata zakwalifikować. W tym momencie wygląda to już zupełnie inaczej. Wygląda to tak jak samo jak u amatorów oraz jak na kwalifikacjach na połówkę. Na każdych zawodach mamy przydzieloną ilość slotów na Mistrzostwa Świata i osoby, które są na samej górze danej grupy wiekowej, dostały te sloty, mogą te sloty zaakceptować albo odrzucić. W przypadku, jeżeli akceptujemy slot, idziemy sobie je opłacić, jeżeli jesteśmy amatorem i kwalifikujemy się tym samym na Mistrzostwa Świata. Jeżeli jesteśmy profesjonalistą, po prostu ten slot dostajemy z tego względu, że tam się nie płaci. Płacimy roczną licencję, ale to jest zupełnie co innego. Jeżeli slot nie zostanie wzięty przez danego zawodnika, przechodzi na zawodnika kolejnego. Dzięki czemu czasami zdarza się tak, że sloty spadają bardzo daleko, bardzo głęboko w grupie wiekowej. Jak to wygląda w praktyce? Mogę się wypowiadać na temat połówki z tego względu, że nigdy nie startowałem w Ironmanie tak, żeby myśleć o kwalifikacji. To jeszcze nie jest nie ten czas, niestety. W połówce wygląda to tak, że slotów jest dużo więcej niż na pełnym Ironmanie. Dla przykładu w Banksen, tam gdzie startowałem, było 60 slotów. W Taupo, gdzie startowałem półtora tygodnia temu, było tych slotów 80. Jak one są dzielone? Dzielone są na podstawie tego, ile jest osób w danej grupie wiekowej. Im więcej osób w grupie wiekowej, tym więcej slotów przydzielonych jest do danej grupy. W mojej grupie wiekowej było 250 osób. Startowało chyba 1500 łącznie. W mojej grupie wiekowej było 250 osób w Tajlandii. Mieliśmy 8 slotów. W grupie 40-44 było slotów 11. Co daje jakąś tam nadzieję osobom, które są lepsze, nie tam gdzieś przeciętne, są trochę lepsze niż przeciętne, ale jednak nie są w stanie wygrywać swoich grup wiekowych. No, moja grupa wiekowa na przykład w Banksen była strasznie ciężka, z tego względu, że osoba, która go wygrała, to była osoba, która wygrała overall. 4.17 chyba zrobił w tamtych warunkach na szosie, tak swoją drogą jeszcze. To jest gość, z którym trenowaliśmy w Tajlandii, z tą samą grupą treningową, kiedy tam byłem. Koń taki, że się pale nie mieści. No, pojechał, wygrał na szosie przez przypadek, z tego względu, że on mieszka w ogóle w Chinach, jest z Niemiec, ale był w Tajlandii, nie mógł wrócić do Chin, więc siedział w Tajlandii, więc stwierdził, a pojadę sobie na zawody, o, wygrał. Na szczęście nie wziął slota. Czasem zdarza się tak, że praktycznie wszyscy biorą te sloty od samej góry i w ogóle nie ma rolldownu, czyli przekazywanie tych slotów niżej w danej kategorii wiekowej. Jak to wygląda w praktyce? Tak jak mówiłem, u mnie, ja miałem miejsce 20 któreś i było 8 slotów i okazało się, że udało się z rolldownem tak głęboko, że ja tego slota dostałem. Czasem się zdarza tak, że te sloty idą bardzo głęboko. Gdy były Mistrzostwa Świata w Południowej Afryce, chyba 3 lata temu, 2 albo 3 lata temu, 2. To pamiętam, że jedna dziewczyna była ostatnia w swojej grupie wiekowej, ale nikt inny nie chciał jechać, więc ona się zgłosiła, dostała slota, pojechała. Miała chyba 6,5 godziny czy 7 godzin. Nie ma to większego znaczenia. Takie są zasady, tych zasad się trzymamy. I bardzo dobrze. I dzięki czemu ten sport jest właśnie taki fajny, że osoba, która nie jest w światowej czołówce, może jechać na Mistrzostwa Świata. Wiadomo, że nie osiągnie tam wielu sukcesów,
Ale pod tym względem właśnie triatlon jest bardzo, bardzo fajny. W tym roku zawody są w Nowej Zelandii, więc cała Azja chce jechać z Nowej Zelandii, Australia chce jechać z Nowej Zelandii. Część osób w Nowej Zelandii, która startuje w zawodach, w ogóle nie ma ochoty na to, żeby robić te same zawody w tym samym miejscu za dużo większe pieniądze. No bo niestety minus jest taki, że te zawody kosztują. Ja chciałem zrobić Mistrzostwa Świata raz, tak żeby mieć odhaczone, że byłem, zrobiłem. Poza tym bardzo wiele moich znajomych startuje i chcieliśmy po prostu zrobić to razem. Jeśli chodzi o Ironmana, wygląda troszeczkę inaczej, o pełny dystans, z tego względu, że one są zawsze na Hawajach i praktycznie roll down w Azji, Europie i Australii, Nowej Zelandii, w Ameryce Południowej praktycznie się nie odbywa, z tego względu, że każdy chce jechać. W Ameryce Północnej jest tak dużo startów, tak dużo Ironmanów, tak dużo zawodów, że czasem można złapać tego slota troszeczkę dalej. Wiele to zależy od tego, jak wygląda nasza grupa wiekowa. Niestety, jeżeli jesteśmy w grupie wiekowej między 35 a 45, one są strasznie duże. Jest tam strasznie dużo osób, które są naprawdę szybkie. Dużo osób, które mają jakąś przeszłość sportową i z nimi się nie da konkurować. Po prostu. To są po prostu praktycznie profesjonaliści, którzy trenują, którzy amatorsko sobie żyją. O, kot przyszedł mi na posesję. Trzeba też wspomnieć o kobietach. Mamy coś takiego jak Women for Try. Są to dodatkowe sloty dla kobiet, mają ekstra opcje dostania się, dążymy do równouprawnienia pod tytułem będzie nas 50% kobiet i 50% mężczyzn. To się nie zdarzy. Jeżeli ktoś jest przeciwnikiem tego, to proponuję sprawdzić sobie, jak wygląda kwalifikacja u kobiet, bo to jest naprawdę dosyć ciężkie. Niezależnie od tego, w jakiej grupie wiekowej kobiet jesteśmy, będą 2 albo 3 sloty maksymalnie. Praktycznie rolldownu nie ma, z tego względu, że wiele kobiet startuje mniej, przez co rzadziej startują osoby, które już miały slota, więc nie będzie tego rolldownu niżej. Jest ciężko się dostać jako kobieta. Znajoma tutaj z którą trenuję tutaj na miejscu w Nowej Zelandii, raz nie udało się jej zdobyć slota chyba w grudniu o 3 sekundy albo 5 sekund. Zdobyła go w lutym, była druga w swojej grupie wiekowej. Dlatego te wszystkie akcje, które dają kobietom tę dodatkową szansę na kwalifikacje, według mnie są ok. Naprawdę. Z tego względu, że jest niewiele osób, które są naprawdę w dużej czołówce. I tak samo u mężczyzn, jak i u kobiet. Jeżeli niech będzie to 10 osób u mężczyzn i 5 osób u kobiet, które będą naprawdę bardzo szybkie i z którymi nie możemy konkurować. Potem jest część osób, które mają jakoś tam szansę na kwalifikacje w sprzyjających warunkach, niezależnie od tego, ile jest slotów, a później jest duży ogon, który po prostu robi zawody, dlatego że robi zawody. I ten ogon sprawia, że jest przyznawanych dużo więcej slotów mężczyznom niż kobietom. Dlatego może dla mnie jest to w porządku. Podoba mi się ta akcja. Naprawdę potrzeba więcej kobiet w sporcie. Jeżeli je to zachęci do tego, to ja jestem za tym. Także reasumując, trzeba startować. Trzeba sobie wybrać zawody, w których realnie jesteśmy w stanie być w top 20, powiedzmy. Wtedy już możemy liczyć na to, że ten slot przejdzie wystarczająco w dół. Wiadomo, że jesteśmy w młodej grupie, albo jesteśmy szybcy, no to nie ma większego znaczenia, ale do takich zwykłych zjadaczy chleba jak ja, no to trzeba być troszeczkę wybrednym. Myślę, że gdybym robił te zawody 2 tygodnie temu tutaj w Nowej Zelandii na świeżo, to myślę, że dałoby się radę zakwalifikować. Było tam dużo osób, ale było więcej slotów i myślę, że by było ok. No z takim samym poczuciem, jakim miałem, to nie było opcji. Jak to się przekłada na ten rok? Tak naprawdę nie wiemy. Było jeszcze wiele zawodów, mieliśmy jeszcze 4 miesiące ścigania, luty, marzec, kwiecień, maj i chyba trochę zawodów w czerwcu, albo i nawet lipcu, które dawały slota na Mistrzostwa Świata w połówce w listopadzie. Praktycznie żadnych z tych zawodów się nie odbędą. Jak to będzie wyglądało? Tego nie wiemy. Co Ironman zrobi? Też tego jeszcze nie wiemy. Zobaczymy tak naprawdę w ciągu najbliższych kilku miesięcy. I wtedy będziemy mogli sobie porozmawiać dokładniej. Jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzić, gdzie warto jechać, które zawody warto zrobić, jeżeli jesteście wybredni, Coach Cox, sprawdźcie sobie w Google, może wrzucę pod spodem, jeżeli nie zapomnę. On robi statystyki co roku z każdych zawodów, zarówno pełnego, jak i połówki, gdzie kto się zakwalifikował, na jakim miejscu się zakwalifikował, jaki był ostatni czas kwalifikacji, jaki był średni czas kwalifikacji. Więc jeżeli robicie Ironmana w 4:40, powiedzmy, połówkę w 4:40 i jedziecie do Nowej Zelandii, gdzie wygrywający czas to jest 4:05,
no to będzie trochę problem. Ale jeżeli pojedziecie w jakieś ciepłe miejsce, gdzie wygrywający czasu to jest 4.30, 4.35, to zakładając adaptację termiczną, cieplną, będziecie w stanie konkurować. Jeżeli jesteście pół godziny za kwalifikującymi się czasami, no to niestety może to nie przejść. Więc trzeba być troszeczkę wybranym, trzeba być mądrym. Wiadomo, że w momencie, kiedy mamy zawody na końcu świata, nie każdy tam pojedzie, nie każdy z Ameryki pojedzie, bo nie każdy zawsze ma takie możliwości, dlatego mówię, trzeba być wybranym, czasami trzeba pojechać gdzieś dalej, żeby tego slota dostać, ale generalnie wygląda to tak, że im jesteście szybciej, tym mamy większe szanse. Trochę może chaotycznie, bo tak naprawdę chciałem dawać radę na temat tego, jak się zakwalifikować jeszcze na listopad i na które zawody jechać, ale no nic nie ma. Jak u Kononowicza, niczego nie będzie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało pod spodem.